Jest minuta po 21 w godzinie bez fikcji w Resecie Obywatelskim. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Wojciech Szota, a moje zaimki to on jego. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Maks Cygielski, z którym porozmawiamy o K2 między innymi. Zapraszam. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja Państwu od razu powiem, że my się nagrywamy w tej chwili, ale za to o 21:50 już live'a zrobimy. Ze względów zawodowych, życiowych będziemy się przemieszczać wcześniej, żeby zdążyć na live'a z Państwem, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Więc w trakcie naszej rozmowy zapraszam do komentowania, zapraszam do udziału w dyskusji, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, a my się odniesiemy na żywo już po tym, jak porozmawiamy, a rozmowa będzie o emocjach może na początku, bo mam wrażenie, że bardzo dużo emocji w ostatnich dniach to K2 u nas spowodowało. Takie wzmożenie było ostre. Jakie były twoje emocje? Wiesz, to tak, to jest ciekawe. Na pewno z takiego w ogóle punktu widzenia, wiesz, kulturotwórczego i naszej pewnej imaginacji, bo niezależnie od tego, co każdy z nas sądzi w ogóle o himalaizmie jako pewnej formie, no właśnie, tu zaraz się pojawia pytanie, czy w formie sportu, czy można to w ogóle określać sportem, czy po prostu manii prześladowczej. To okazuje się, że nasza polska imaginacja jest jakoś, to jest temat dla antropologów kultury, myślę, wielki, jest jakoś zainfekowana wysokimi górami. I to jest ciekawe, że tutaj widzę, że zawiesiło się, tak? Piszesz? A nie, u Piotra działa, u realizatora działa, więc jakby to być może jakiś błąd u mnie. Dobra, bo tutaj, dobra, okej, okay, dobra, to jeszcze raz odpowiadam, tak? Wy to podmontujecie, czy to tak? Nie, to już jedźmy dalej. Proszę cię, żebyśmy jechali dalej. Mamy tutaj Dobra. jakiś mały problem, ale. To znaczy, że jest coś takiego, że chyba w latach 80., kiedy tych tematów, oprócz oczywiście polityki, tych tematów dla jakiejś zbiorowej wyobraźni nie było chyba zbyt wiele, to sukcesy polskich himalaistów, Wandy Rutkiewicz, Kukuczki i tych największych już świętej pamięci, że one jakoś zapadły naprawdę głęboko w pamięć Polaków. Pewnie można by też jakoś to połączyć z tym, jak raz na jakiś czas jednak nagle się okazuje, że nawet intelektualiści, inteligenci, i pewnie nawet ty, Wojtku, i nasze koleżanki i koledzy, jednak jakoś interesują na przykład, nie wiem, tenisem, czy skokami, czy jakimiś rajdami samochodowymi, nie mówiąc już o piłce nożnej, tak? Więc pewnie to jest jakiś problem polskich kompleksów, że o tych górach wysokich jako o jakiejś formie nadrabiania naszych zaległości myślimy. Natomiast rzeczywiście to, co się wydarzyło, kiedy 10 wspinaczy z Nepalu zdobywało K2 zimą w ostatnich dniach, to obudziły się paradoksalnie jakieś ciekawe, w cudzysłowie, antypolskie emocje. To znaczy, że ta góra, która była nazywana Polską Górą przez Krzysztofa Wielickiego i polskich wspinaczy, którzy tam byli ostatnio, szczególnie mówię o tej wyprawie 2017-2018, kiedy próbowali zdobywać K2 zimą, to ta polska góra właśnie przestała być polską górą i stała się górą Szerpów, czemu ja i chyba większość osób, które znam, przyklaskiwało z wielką radością, że to właśnie ktoś stamtąd, chociaż to zaraz właśnie uściślimy, co to znaczy stamtąd, ale że ktoś, że nie biały wspinacz, wspinaczka ewentualnie, himalaistka, tam wchodzi, tylko że robią to Szerpowie, ludzie gór. No, więc było w tym coś bardzo symbolicznego, powiedziałbym postkolonialnego. I to jest też oczywiście kwestia do rozwinięcia. No i oczywiście to, że ostatnie zdanie, odpowiadając na ten twój wstęp,
to, że oni poczekali na pozostałych i weszli tam razem, pokazywało to, co pewnie antropolodzy by nazwali w ogóle jakimś azjatyckim sposobem myślenia, czy azjatyckim poczuciem wspólnoty, w której po prostu dużo mniej się liczy jednostka, ten indywidualizm nasz zachodni, a liczy się grupa, w tym wypadku grupa etniczna. Myślę, że nawet bardziej grupa etniczna niż grupa obywateli państwa Nepal, bo myślę, że to dla nich jest mniej ważne niż to, że są jakby z jednej grupy, no z jednego powiedzmy plemienia, nazwijmy to tak ogólnie. No. Dobrze, to tak, mam bardzo dużo tematów się pojawiło, bo się pojawił i postkolonializm, i pojawiło się to, kto właśnie tak naprawdę skąd w ogóle jest i kto czy je odbiera. To, co mnie uderzyło w tej reakcji, bo ja mam duży opór zawsze do bardzo emocjonalnych reakcji w internecie i takich zbiorowych emocji, to, co mnie uderzyło właśnie, to było to cieszenie się z tego, że zrobili to w końcu nie ci uprzywilejowani. Tylko pytanie pozostaje, dlaczego oni właściwie musieli się spinać na tą górę dzisiaj? To znaczy, dlaczego, skąd to się wzięło? No bo przecież to komuś przyszło, tak? Oni nie muszą właściwie tego robić. Obawiam się, że jakby w świecie współczesnej wspinaczki to właśnie muszą i to jest pewien problem. Okej. To znaczy K2, ja w ogóle nie lubię tej nazwy, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że używanie nazwy K2 jest samo w sobie trochę kolonialne. Znaczy, w skrócie przypominając, powie XIX wieku Anglik Montgomery, nawet nie na miejscu, tylko z Kaszmiru, przyglądając się przez specjalne urządzenia do mierzenia wysokości, odległości, do mierzenia gór, obejrzał tą linię Karakorum i ten drugi po kolei szczyt po prostu został określony jako K2. W źródłach europejskich czy zachodnich się zazwyczaj pojawia taka informacja, że ta nazwa się przyjęła, ponieważ nie było miejscowej. To jest oczywiście kompletną bzdurą, ponieważ była miejscowa nazwa Chogori, wysoka góra, duża góra, która się wydaje mało poetycka, tak? Natomiast z punktu widzenia mieszkańców tego regionu, czyli Baltistanu, północnego Pakistanu, ta góra nie jest tam nikomu do niczego potrzebna, dlatego że tamtędy nie wiedzie żaden szlak handlowy, tamtędy nie wiódł ani jedwabny szlak, który przechodził przez przełęcz Karakorum bardziej na zachód. Najbliższa wioska jest 100 kilometrów poniżej, to jest wioska Askole, od której najpierw jest parę dni drogi do lodowca Baltoro, później tym lodowcem kolejne 60 kilometrów, więc ta nazwa Duża Góra dla lokalnej społeczności była zupełnie wystarczająca, tak? Nie było potrzeby nadawania żadnej innej nazwy. Natomiast Chogori, Duża Góra, K2, no po prostu była tą ostatnią niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem, tak? Więc w wyścigu, który nie ma się co oszukiwać, w tym świecie wspinaczki wysokogórskiej panuje wyścig, który oczywiście jest związany ze sponsorami, z klientami, po prostu z pieniędzmi jest związany. I w tym wyścigu również uczestniczą Sherpowie. To, że ich wyprawa weszła na dużą górę, jest zwieńczeniem bardzo wielu lat, bardzo trudnej emancypacji Sherpów. I to trzeba wyraźnie podkreślić. To nie stało się nagle. Tylko mieliśmy w ostatnich latach do czynienia z procesem opowiadania o pracy zwykłych tragarzy i tragarzy wysokogórskich, czyli hapsów, tak zwanych high altitude porters. I ponieważ jakby ta historia się oczywiście zaczyna od zdobycia Everestu przez Anglika z pomocą Sherpy, to jest Dena Norgaya i to jest od razu taki moment bardzo wyraźnej konfrontacji i budowania hierarchii, dlatego że oczywiście Anglik otrzymał najwyższe brytyjskie odznaczenia, a Sherpa otrzymał jakiś symboliczny order, ale bardzo niskiego stopnia, tak? I od samego początku eksploracja gór wysokich, Himalajów, Karakorum, Pamiru,
w okresie jeszcze Imperium Brytyjskiego w XIX wieku, to była historia pojedynczych postaci, takich jak na przykład Francis Young Husband, szpieg, geograf i podróżnik w tym rejonie i dziesiątki innych, którzy łączyli bycie myśliwymi z byciem właśnie kartografami, wojskowymi szpiegami w zasadzie. Ich odpowiedniki były po drugiej stronie, to jest na przykład właśnie Bronisław Gromczewski, o którym ja kiedyś pisałem książkę, który z kolei w służbie rosyjskiej od północy w te góry najwyższe, w Karakorum przede wszystkim i Pamir wchodził. I zawsze było tak, że te tak zwane wielkie odkrycia geograficzne się odbywały przy pomocy tej siły roboczej miejscowej, czyli porterów, no kogoś to po prostu niesie wszystkie utensylia, często na przykład opał, którego brakuje na wysokości, kuchnie, urządzenia, bagaże, niesie za tymi białasami, tak. Także ta emancypacja szerpów to jest w ogóle jakby emancypacja tych ludzi stamtąd, miejscowych, którzy byli zawsze wykorzystywani przez opresyjny system imperialny, tak trzeba to nazwać. I tak jak powiedziałem, ten proces emancypacji można powiedzieć, no, że ma ponad 50 lat. W ostatnich latach ewidentnie przyspieszył, powstało bardzo dużo filmów na przykład o szerpach. Powstał też zresztą film o samym K2, Invisible Footman, który jest już mniej o szerpach, a jest o miejscowych tragarzach, o ludziach z Baltistanu. No więc krótko mówiąc, szerpowie pracując z białymi, powiedzmy sobie szczerze, to jest praca z białymi po prostu, w większości mężczyznami, którzy bardzo podkreślają swoją męskość, czasami też oczywiście wybitnymi, ciekawymi, ale jakby odstającymi od tej, tak, od tej reguły kobietami, którzy pracowali dla nich, ale też się uczyli. I w Nepalu, w Himalajach powstała pewnego rodzaju infrastruktura, pewien już zasób doświadczenia i pieniędzy też. Też trzeba sobie powiedzieć jasno, wielu z tych szerpów brało udział w różnych szkoleniach w Europie na przykład. Są różnego rodzaju fundacje, które ich wspomagały i to wszystko spowodowało, że w końcu byli w stanie wysłać swoją wyprawę, już nie wnosząc w cudzysłowie białasów, tylko po prostu sami wchodząc. Dobrze, że powiedziałeś o tym, że oni byli, wielu z nich ma za sobą całkiem rozbudowane biografie, bo jak się przyjrzałem biografiom tych 10 osób, to muszę powiedzieć, że jedna z narracji, która cały czas jednak się w Polsce pojawiała, zaczynała wyglądać trochę inaczej. To znaczy, u nas jest taka narracja górali, którzy zdobyli górę. Trochę, moim zdaniem, etno-orientalistyczna tak naprawdę, bo ona zakłada z góry, że ci ludzie, że ich zasoby nie są duże, albo że są niewielkie zasoby, no i wiadomo, tacy ludzie, teraz naturszczycy trochę, taki mit naturszczyka, a jak się przyjrzeć właśnie biografiom, to bardzo wiele z tych osób, po pierwsze z właścicielami firm, które organizują wyprawy w góry, w Himalaje czy Karakorum, ale też na Elbrus, brało udział w wielu już wyprawach, też zdobywając szczyty i robiąc zadziwiające rekordy w rodzaju najszybciej zdobyty K2 i Everest w ciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy, latem, czy nawet pewnie mniej niż kilku miesięcy, bardzo zaawansowani technologicznie już, stąd też pewnie te opory, jeżeli chodzi tutaj o tlen, to jeszcze porozmawiamy, bo Polacy, też kwestia tlenu w Polsce zawsze była istotna, jak się okazuje, więc troszeczkę właśnie ten mit takiego naturszczyka odrobinę pada w momencie, kiedy się przyjrzy tym biografiom. Tak, ale wiesz co, dobrze, że użyłeś słowa górale, dlatego że tak naprawdę tutaj pośród książek, które obok siebie mam, też mam na przykład Witkiewicza na przełęczy. I jak poczytamy sobie, jak tworzyła się legenda i narracja, że tak powiem, nizinna Polski centralnej czy Krakowa na temat górali polskich, to widzimy dokładnie ten sam mechanizm, tak? To znaczy, jak czytamy o Sabale, u którego mieszka, z którym się spotyka i którego bajań i gęślików słucha Witkiewicz,
jak zakłada przecież zakopiańską szkołę, tak, tą której jakby Kenarówka ją kontynuuje, no to przecież wiadomo, że on, że ci pierwsi turyści z Krakowa czy z Warszawy, oni mieszkają u tych najbogatszych gospodarzy, dlatego że u tych najbiedniejszych w ogóle nie da się spać, ponieważ ilość wszy, pcheł, koza biegająca, czy baran raczej w tym wypadku biegająca po izbie, to w ogóle uniemożliwia, tak? Ja zresztą podróżując po północnym Pakistanie, no, wielokrotnie doświadczałem tego, że pomimo najszczerszych chęci podróżnik z Europy, czy to będzie turysta, czy to będzie ktoś, kto uprawia trekking, czy to będzie wspinacz właśnie, jakby w naturalny sposób ma kontakt no jednak z tymi, którzy są lokalną elitą. I w związku z tym oczywiście, że to są naturszczyki, można powiedzieć, ale jakby w tym lokalnym świecie, no to są ci, których właśnie, jak powiedziałeś, zasoby, zarówno te materialne, jak i pewien zasób intelektualny, wyobrażeniowy i pewna ambicja też pozwala im osiągnąć K2 w tym momencie, tak? I też jednak warto zaznaczyć jedną rzecz, która jest wciąż nie do końca zbadana, ale różnego typu jednak badania biologiczne, chemiczne zostały wykonane. Znaczy nie ma wątpliwości, że Sherpowie, którzy od tysięcy lat mieszkają w górach wysokich, ich organizm jest naprawdę lepiej przystosowany niż twój czy mój, tak? Czy nawet z całym szacunkiem Adama Bieleckiego, tak? Który szybko wchodzi i szybko schodzi. Potem niektórzy mają wręcz pretensje, że za szybko schodził, jak było w wypadku Broad Peaku, tak? Ale my, ludzie z niziny środkowoeuropejskiej, czy nawet ze Śląska, czy nawet z Zakopanego, mamy inny ten mechanizm pobierania tlenu, ilość tlenu we krwi, w zależności od wysokości i tak dalej. Więc no, Sherpowie byli do tego predestynowani, tylko trzeba pamiętać, że Mount Everest jest 1300 km na wschód od K2 i jest to inne państwo, inna kultura, inni ludzie. No właśnie, to dlaczego Sherpowie na K2? No i tutaj dochodzimy do tego, że w tym procesie emancypacji, o którym żeśmy wspomnieli, w tym jak oczywiście wspaniałym fakcie, że tą naszą wyobraźnią polską i światową w ogóle w tym momencie zawładnęli Sherpowie, to oni wyszli z cienia zza pleców, tak, wspinaczy amerykańskich, koreańskich, europejskich. Natomiast nadal w tym cieniu pozostają mieszkańcy Baltistanu, czyli północnego Pakistanu. I tutaj już wchodzimy w węzeł bardzo, bardzo wielu skomplikowanych historii, które rozumiem, że warto jakoś wytłumaczyć. Moim zdaniem. No ja się skomplikowanych historii nie obawiam. Okay. Wiesz co, tylko to jest tak, że kiedy to jest problem, ja to też odczuwałem przez lata jako reporter piszący non-fiction o świecie islamu, i kiedy zaczynamy podstawową informację, czyli że nie ma muzułmanów, tylko są na przykład sunici i szyici, a jeszcze oprócz tych szyitów jest mnóstwo innych odłamów islamu, które się od tego jakby wywiodły, to już odbiorca europejski zaczyna mieć kłopot, bo to jest bardzo skomplikowane. A kiedy potem zaczyna słyszeć imiona typu Hasan, Hussein, Karim i Ali ibn Abu Talib na przykład, to w tym momencie nasi odbiorcy zaczynają mieć problem. Ale to make a long story jakoś troszkę shorter. K2 znajduje się w bardzo skomplikowanym miejscu, to znaczy przed przybyciem Anglików mieliśmy do czynienia z pewną wspólnotą kulturową ciągnącą się od obecnych Chin, od Tybetu zajętego przez Chińczyków, od Xinjiangu, czyli tej zachodniej prowincji Chin, która tak naprawdę jest Ujgurystanem, czyli krajem Ujgurów, to jest tam właśnie, gdzie niektóre z naszych telefonów są produkowane w obozach pracy, teren też, który zwiedziłem.
z pewną wspólnotą kulturową z Himalajami, szlaki handlowe, jedwabny szlak prowadzący do Europy w sumie, w gruncie rzeczy. I te szlaki handlowe zostały przecięte kompletnie, trochę przez Anglików, ale przede wszystkim przez pojawienie się niepodległych Indii i niepodległego Pakistanu. Mamy 47 rok, Anglicy się wycofują z kolonii, oddają klejnot w koronie muzułmanom i hinduistom w największym skrócie. Indie dla wyznawców hinduizmu, Pakistan dla wyznawców islamu. W tym momencie na północy pojawia się poważny problem, dlatego że ten rejon, gdzie mamy w tej chwili K2, znaczy K2 zawsze tam było, ten rejon jest zarządzany przez Maharadżę z Kaszmiru, który jest wyznania hinduistycznego, ale jego poddani są w większości muzułmanami. I mamy problem, do kogo właściwie ma należeć ten rejon. W wyniku różnych sytuacji są w tej chwili częścią Pakistanu, ale myśląc o tych szczytach ośmiotysięcznikach na terenie Pakistanu, zapominamy, że pod nimi wszystkimi są bazy wojskowe. To znaczy dokładnie obok dużej góry jest lodowiec Siachen, na którym to jest najwyżej położona linia walki na świecie, najwyżej położony front na świecie, na najwyższych lodowcach. W związku z czym jest to miejsce katastrofy ekologicznej. I to jest też coś, o czym my w ogóle nie myślimy. To znaczy myślimy o tym, czy weszli Szerpowie, czy weszli Pakistańczycy, czy weszła kobieta, czy mężczyzna, czy z tlenem, czy bez. Natomiast, i to mówił mi ostatnio Leszek Cichy na przykład w takich rozmowach o himalajzmie, które realizujemy dla TVN24, podstawowym problemem jest to, i zresztą w sobotę zginął wspinacz, który dostał kamieniem w głowę, nie szerpa. Dlaczego dostał kamieniem w głowę? Dlatego, że znika lód i kamienie się luzują i zaczynają spadać. To było też największym problemem podczas tej polskiej ostatniej oblężniczej wielkiej wyprawy 2017-18. Tak? Adam Bielecki dostał po prostu kamieniem. Tam się zrobiło strasznie niebezpiecznie z powodu ocieplenia klimatu, w największym skrócie. To ocieplenie klimatu tam jest połączone z tym, że jak wyobrazimy sobie dziesiątki żołnierzy, którzy tam stacjonują w okolicy, mówiąc wprost, każda osoba, i wspinacz, i szerpa, wypróżnia się. I to jest na przykład dużym problemem na tych wysokościach, gdzie nie ma po prostu ziemi, gdzie możemy zakopać to, ponieważ wszystko jest skute lodem. Żołnierze produkują potworne ilości odpadów chemicznych, smarów, różnego typu resztek jedzenia. To wszystko trafia po prostu tam do lodowców i to nie jest tak, że to wszystko zamarza i znika, bo to się tak wydaje. Mamy lodowiec, jest mróz. Więc to jest potwornym problemem, który jest kompletnie pomijany. I co również wynika z tego, że w całym północnym Pakistanie jest zakaz oczywiście fotografowania i filmowania wojska, czego ja sam wielokrotnie doświadczyłem. Tak jakby nie istniały satelity, poprzez które można zrobić zdjęcia baz wojskowych. W związku z tym nikt nie robi zdjęć tych po drodze na K2 obozów wojskowych. Natomiast zasadniczym problemem jest to, że Europejczycy nie ufają muzułmanom. To jest nie tylko problem od 2001 roku, to był problem, który istniał dużo wcześniej, że buddyści z Nepalu są postrzegani jako cool, ciekawi, fajni, prawda? Mamy buddystów u nas, prawda? Buddyzm się wydaje czymś takim fajnym, a islam, nawet jeżeli się staramy być otwarci i politycznie poprawni, nie jest taki już dla ludzi fajny. Wydaje się czymś złym. Pakistan poza tym jest potwornie biednym krajem. I paradoks był taki, że wspinacze z Pakistanu nie byli w stanie właśnie zdobyć tego zasobu, o którym ty mówisz, i stać się profesjonalistami, żeby to oni zdobyli, jeżeli chcemy w ogóle już myśleć o granicach i o tym, kto skąd jest, żeby to oni zdobyli górę, która jest jednak u nich, a nie w Nepalu, tak? I z tych wszystkich powodów na te wyprawy wielkie, które były na K2, sprowadzano szerpów do
pracy, do pracy, no to, to po prostu jest praca, tak, którą oni wykonywali. W związku z tym to oni nauczyli się, oni byli w stanie taką wyprawę zorganizować, a nie Pakistańczycy. Więc znowu w jakimś stopniu w twojej opowieści wychodzi, że to człowiek, biały człowiek, jak go tutaj nazywamy roboczo, daje możliwość emancypacji tak trochę. Znaczy tak, że biali, angażując szerpów w najprostszym jakby takiej prostej logice, w jakimś stopniu umożliwili, następnie dali możliwości, stworzyli możliwości do zdobycia też zasobów. I tak naprawdę gdzieś to jest trochę taka historia, przynajmniej dla mnie, o tym, że my bardzo doceniamy tą emancypację, na którą myśmy się sami zgodzili, która się dzieje na naszych oczach troszeczkę, bo my ją cały czas podglądamy i my się z niej cały czas cieszymy, tak? Jednocześnie cały czas zapominając o tym, że ten świat nie jest taki zero-jedynkowy, my bardzo chcemy mieć takich bohaterów, jak ci szerpowie. Oni idealnie grają z naszymi potrzebami właściwie. Mm-hmm. Tak, tak, całkowita zgoda, wiesz, no to jest, można by to określić tak, że to jest proces dekolonizacji, który się odbywa za łaskawym błogosławieństwem kolonizatora, prawda, ale wszystkie niestety procesy dekolonizacyjne tak wyglądały, zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie społecznym, prawda. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że znaczy wiesz, to jest zderzenie pewnego tradycyjnego, bardzo z jednej strony pięknego, ale też często bardzo zabobonnego stylu życia, tych pierwotnych w pewnym sensie, można chyba użyć takiego słowa, znaczy tradycyjnych społeczności w górach wysokich z myśleniem europejskim. I to jest właśnie to, co mówiłem o nazwie góry, tak? To znaczy, że nikt tam w Askole, w Baltistanie czy w Skardu nie miał potrzeby nadawania jakiejś wyjątkowej nazwy tej góry, dlatego że ona nie jest do niczego potrzebna, tak? Kiedy się na przykład spojrzymy na tą właśnie ostatnią wieś, Askole, która w przeciągu ostatnich przede wszystkim 40 lat, bo też trzeba pamiętać, że w związku z tą linią frontu, o której ja wspominałem, praktycznie była bardzo długa przerwa w ogóle w wyprawach wysokogórskich w tym rejonie. Dopiero po 80 roku rząd Pakistanu zrozumiał, że to są ogromne pieniądze, bo trzeba pamiętać znowu, każda, jak to mówił Kukuczka, góra zapłacona musi zostać zrobiona, a zapłacona w tym sensie, że pozwolenie na wspinaczkę jest bardzo kosztowne. Rząd Pakistanu, jak wspomniałem, kraju biednego, w pewnym momencie zrozumiał, że warto promować turystykę w tym regionie i zaczął wydawać te pozwolenia za dużo mniejsze pieniądze niż rząd Nepalu, ponieważ Chogori, obok Gasherbrum, Masherbrumy, Trango Towers, Broad Peak są atrakcyjnymi górami, ale żeby przyciągnąć klientów, dano dobre ceny po prostu, tak? Tylko że do tych gór jest też dużo trudniej się dostać, bo Himalaje mają takie ukształtowanie terenu, że te wsie nepalskie są bardzo blisko tych szczytów, tak? Dlatego że oni tam mieszkali, tylko że czym oni się zajmowali? No, zajmowali się po prostu wypasem bydła, zajmowali się hodowlą zwierząt, bardzo ograniczonym rolnictwem i oprócz kupców, którzy z północy ciągnęli z jakimiś towarami. Oprócz Kirgizów, którzy, no to Kirgizi już właśnie w Karakorum i w Pamirze, którzy byli takimi rozbójnikami górskimi zawsze i na swoich, zresztą jest widok niesamowity, bo oni trochę są jak tacy kowboje z westernów, kiedy na tych swoich długowłosych jakach z rogami wielkimi, w tempie wolniejszym niż kowboje na koniach, nagle potrafią się wyłonić z jakiejś przełęczy i zjechać do doliny, dawniej na rabunek, obecnie raczej w celach handlowych. W dodatku, ponieważ ci Kirgizi teraz częściowo mieszkają też w republikach postsowieckich, więc często są wyposażeni w takie elementy stroju rosyjskich żołnierzy i to wygląda odjazdowo absolutnie. Natomiast szerpowie by nie wspinali się na te góry, gdyby kolonizatorzy, Anglicy, a potem wszyscy inni za to po prostu nie płacili pieniędzy. I znowu poziom życia w
tych wioskach nepalskich się niesłychanie podniósł przez te dziesiątki lat. Z tym, że Nepalczycy też zdali sobie sprawę, jak straszliwym zagrożeniem ekologicznym są dla nich wspinacze. Dlatego, że ja mówiłem o tym, co robi wojsko pakistańskie i indyjskie tuż obok, w okolicach Chogorii. Natomiast oczywiście te dziesiątki wspinaczy na Mount Everestie, te kolejki, które znamy ze zdjęć, ale też niżej, na innych trasach, super modny, cool trekking wokół Annapurny na przykład. To znaczy ilość tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, to ile oni muszą skonsumować, ile oni muszą wydalić najzwyczajniej w świecie, spowodowała katastrofę też ekologiczną. Tylko że Nepalczycy na szczęście znowu dzięki samym sobie, ale też dzięki pomocy, nie ma się co oszukiwać, wielu współpracowników, opiekunów, nauczycieli ze świata zachodniego, właśnie zaczęli zakładać fundacje, zaczęli zakładać latryny nawet, które są podstawowym problemem, zaczęli oczyszczać góry ze śmieci. Znowu w Pakistanie pod K2, gdzie po pierwsze te wioski są dużo dalej, i też jest dużo mniejsza świadomość ekologiczna. Takich mechanizmów jakby ochrony przyrody przed wspinaczami jeszcze nie wykształcono. Pamiętam, że Adam Bielecki mi opowiadał, że, bo to jest też ciekawe, że nawet pośród polskich wspinaczy widać ogromną różnicę tego starego pokolenia z lat 80., jednak to nowe, chociaż jest oskarżane oczywiście, że jest egoistyczne, za bardzo sportowe i tak dalej, ale że tacy z pokolenia Adama mają już jednak pewną świadomość różnic kulturowych, lokalnych uwarunkowań i świadomość ekologiczną. I Adam mi kiedyś właśnie opowiadał, że zapłacili porterom specjalnie, żeby oni zabierali śmieci. I oczywiście co zrobili porterzy? No jak tylko wrócili do swojej wsi, to po prostu spalili te śmieci, tak? Czyli plastik, czyli różne trujące rzeczy. Ale co mieli z tym zrobić, prawda? Więc to wszystko są uwarunkowania, o których my niestety, myśląc o tych sukcesach, no nie myślimy na to. To, co powiedziałeś o komercyjnych uwarunkowaniach właśnie i o tym, że na Everest kosztuje dużo więcej wejście. Ja sobie sprawdziłem, to są niesamowite ilości, żeśmy od razu Państwu powiedzieli, ten Mount Everest wejście to jest w tej chwili chyba 10 albo 11 tysięcy dolarów za taką licencję, a K2 to jest 1500 dolców, więc jakby licząc, że trzeba opłacić też inne koszty, to są bardzo wysokie, więc te góry w Pakistanie, Karakorum, stają się od razu dużo bardziej atrakcyjne i też, a jednocześnie wciąż też dobrze jakby brzmią, tak, więc ten komercyjny aspekt jest też na tyle przerażający, że bardzo wiele komentarzy, które czytałem, i to było tego bardzo dużo, osoby były przekonane absolutnie, że na K2 nie ma komercyjnych wejść. Taki mit góry, która jest jeszcze poza w ogóle tym zasięgiem właśnie komercji, no a wystarczyło, no nie jest to długo, nie zajmuje w Google, znalezienie co najmniej kilku i na początku myślałem, że tam się wchodzi na jeden obóz, tak powiedzmy, na jedną wysokość, ale dość szybko się dokopałem wycieczek na drugą wysokość. I to pytanie jest takie, czy... Bo wiesz, bo coś, co mnie najbardziej chyba uderzyło w całej tej historii, jakkolwiek by jej nie rozpatrywać, czy to jest nasza, białych, tak nas nazwijmy, wina gdzieś tam jednak, że przestawiliśmy tą gospodarkę całkowicie na przykład, że zmieniliśmy życie tych ludzi i teraz tak naprawdę trochę, myśmy im zmienili życie i teraz się cieszymy, że oni robią to samo, co myśmy przywieźli do nich. No, ale że jak ci ludzie się wspięli, to oni nie wywiesili, wiesz, żadnej tam flagi Nepalu, nie wiem czego by mogli flagę jeszcze wywieźć, tylko pokazali baner swojej firmy. Tak, a jednak mnie, wiesz, uderzyło, bo u nas jest ta dyskusja jakby wokół gór jest taka narodowa bardzo, że tutaj narodowa wyprawa sponsoruje narodowy, nie wiem kto tam był, narodowy dostawca paliw kopalnych prawdopodobnie, a tam finał jednak jest trochę inny. Tak, no ale wiesz co, no to jest to, od czego zaczęliśmy, to znaczy
wydaje mi się, że dlatego my Polacy się interesujemy tym, co się dzieje w Górach Wysokich, bo ten wyścig bardzo długo miał wymiar bardzo patriotyczny, bardzo też oczywiście polityczny. W dodatku najśmieszniejsze jest to, że w latach 80. miał wymiar katolicki, bo trzeba jeszcze pamiętać o tym, że kiedy Wanda Rutkiewicz zdobyła jedną z najwyższych gór, to miał audiencję u Jana Pawła II, którego wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że ukrywa pedofilię, tylko był oczywiście symbolem oporu wobec komunizmu. Dała mu w prezencie, już, to był chyba Mount Everest, ale nie pamiętam, aż któryś z tych 8000-tysięczników, dała mu kamień, a on, wow. powiedział, że ja to cytuję nawet w tej mojej ostatniej książce Prince Polonia, gdzie Himalajści się tam w tle pojawiają, bo on powiedział coś takiego, że to świadczy o wielkości człowieka, tak, w ogóle człowieka, bo to jest ten taki sposób myślenia, że okej, dziecię Boże, ale że ten człowiek jest czymś wspaniałym, tak, no, kiedy myślimy ekologicznie, kiedy myślimy o tym, co robimy planecie, to nasze przekonanie o naszej wielkości trochę znika, ale wydaje mi się, że ten aspekt patriotyczny bardzo w nas został pomimo zmiany epoki, tak. Bardzo jest dobra książka o K2, ta książka wydana przez Bezdroża, Mika Konfereja, Duchy K2, epicka historia, właśnie epicka, zdobycia szczytu, gdzie on bardzo ciekawie opisuje, jak Włosi w końcu zdobyli przecież jako pierwsi latem ten szczyt w 1954 roku i oni mówili, że to jest włoska góra, tak? Znaczy było pospolite ruszenie narodowe, zdecydowanie narodowe. Kiedy Amerykanie usiłowali zdobyć dużą górę Czogori, to był wtedy z kolei powojenny aspekt wykorzystywania technologii wymyślonych podczas wojny, stworzonych. Miało to ewidentnie jakby znaczenie trochę no takie jak lądowanie na Księżycu, znaczy chodziło o po prostu o dwa obozy polityczne, tak, i tutaj o to, więc ten aspekt taki narodowościowy jest bardzo silny, natomiast no tu przez chwilę mówiliśmy, takie państwowości jak Nepal, czy Pakistan, czy Indie są zlepkiem bardzo różnorodnych tak naprawdę kultur, języków i tradycji. W górach szczególnie to jest wyraźne. W górach północnego Pakistanu jest tak, że w jednej dolinie są szyici, o których żeśmy wspominali, w dolinie obok są sunici, którzy się nienawidzą. Jedni mówią buruszaski, a drudzy już są bardziej na północ i mówią włachi. Znaczy, i w zasadzie nie mają ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że stali się częścią państwa Pakistan. Co zresztą też jest istotne, obywatele tych północnych terytoriów, bo to była przez lata prowincja Northern Territories, w tej chwili też nazywa Gilgit-Baltistan, są praktycznie pozbawieni praw politycznych, co jest niesamowite, czyli muszą być jakby częścią państwowości pakistańskiej, ale nie są pełnoprawnymi obywatelami i zresztą kiedy ja tam bywałem i przed 2001 rokiem i też po, w sensie przed inwazją na Afganistan i po inwazji Afganistan, bo to jest oczywiście kluczowy moment tej ostatniej historii Pakistanu, tam zawsze był bardzo silny ruch taki narodowo-wyzwoleńczy, to znaczy, żeby stworzyć w ogóle oddzielne państwo w północnych terytoriach. No więc krótko mówiąc, ci Sherpowie, myślę, że właśnie czują się Sherpami, pewną grupą etniczną, mają swoją firmę i to jest dla nich najważniejsze, a nie Nepal, który jest też targany straszliwymi sprzecznościami. No, trzeba pamiętać, że to jest kraj, w którym była rewolucja, w którym dokonano krwawego przewrotu politycznego, który był monarchią, ale już nie jest. Strasznie skomplikowane i też dla nas trochę tutaj takich, no, możemy tylko pomyśleć o Śląsku, czy o Kaszubach, tak, czy o Góralach, a tam naprawdę każda dolina jest jakimś w zasadzie jednak innym trochę, inną okolicą, tak, inną ma historię i tradycję. To jest, co o czym rozmawiamy, jest taką opowieścią o tej różnorodności świata, którą my sobie sprowadzamy, lubimy sprowadzać do bardzo prostych wyznaczników i bardzo nam jest trudno właśnie uciec od tego, co było u nas, tak naprawdę opowiadamy przez samych siebie.
I dlatego mnie to też gdzieś fascynuje, jak okazuje się, że właśnie, no właśnie, że gdzieś te wszystkie pojęcia jakby musimy za każdym razem rewidować, a jednocześnie też nie wiadomo, w którą stronę je rewidować, no bo tak właśnie z jednej strony mamy tutaj dyskurs postkolonialny, z drugiej strony dyskurs postkolonialny może być uwarunkowany kolonialnie, no i się zapętlamy troszeczkę, jak w postmodernizmie jest to często widoczne, a żebyśmy przyszli, katastrofa ekologiczna, to co mówisz, o tych śmieciach też, których nawet też turyści w swoich wpisach z wizyt w okolicach K2 się też bardzo skarżą i tego jest w ogóle bardzo dużo, że tam śmierdzi, są zwierzęta giną, które nie są sprzątane i tak dalej. Jaka przyszłość czeka ten teren, jak myślisz? Bo tak, czego ja się gdzieś boję, jeżeli chodzi o to nasze kibicowanie i zachwyt tą sytuacją, to jest trochę też to, że cała ta akcja jest gdzieś jedną wielką promocją turystyki w tym regionie. Tak, tylko to jest tak skomplikowane i tak moim zdaniem ciekawe i jest jakby jedną z odmian tego konfliktu kulturowego czy takiego węzła gordyjskiego kulturowego, którym ja się zajmuję od lat na różne sposoby, pisząc, robiąc wystawy mojej pracy naukowej też, że dokładnie na temat tego piszę najnowszą książkę, ale dlatego, że to jest tak skomplikowane, to będzie znowu powieść, a nie reportaż, bo właśnie reportaż moim zdaniem jest jakby bardziej w to, co mówisz, czy kolonialnie, w to jakby uwikłany, a wyobraźnia i fantazja pozwala jednak jakoś wyjść z tych ograniczeń. Więc akcja tej mojej nowej powieści się będzie rozgrywała dokładnie na trasie pomiędzy ostatnią wsią Askole a Base Camp pod Chogori. Natomiast ta książka jest też trochę zerwaniem z romantyczną tradycją turystyki. No zresztą trochę Prince Polonia jako książka o przemytnikach była też o tym. Dlatego, że wiesz, romantyzm turystyki i ten mit turystyki też polega na tym, że to jest może też w ogóle charakterystyczne, że wspinacze w ogóle nie zwracają uwagi na te uwarunkowania lokalne, dlatego że patrzą do góry. I oni zresztą w zasadzie się tak tłumaczą. Ja też pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, że tak powiem, na żywo himalaistów, tylko w ogóle to jest też ten paradoks, że skoro są himalaiści, to powinni być karakorumiści, bo mamy zupełnie inne pasmo górskie. Ja ich zobaczyłem pierwszy raz gdzieś właśnie w jakichś dolinach północnego Pakistanu, gdzie ja z moim jednym kolegą Francuzem, fotografem, drugim Włochem, obieży światem, siedzieliśmy we wsi, paliliśmy haszysz z miejscowymi, rozmawialiśmy o ich problemach, obijaliśmy się, chodziliśmy sobie na jakieś trekkingi i nagle do tej wsi właśnie wjeżdżała ekipa Koreańczyków, którzy szli na jakiś szczyt. I ci miejscowi się zawsze tak trochę podśmiewali z tych wspinaczy. Ci wspinacze w ogóle nie interesowali się tym, co jest na dole, czyli czy to są właśnie Ismailici, czy Szyici, czy to jest w zasadzie Pakistan, czy Indie, to im było kompletnie wszystko jedno. Tylko oni po prostu wynajmowali swoich pracowników, porterów, tragarzy i szli do góry. I rzeczywiście, kiedy ten himalaizm jest takim sportowym wyczynem, to oni rzeczywiście na nic innego nie mają czasu tak naprawdę. I oni też traktują, co jest też tutaj bardzo ważne, oni traktują tych ludzi utylitarnie, czy szerpów, czy pakistańskich chapsów. Ta historia zdobywania K2 przez Włochów to jest historia, w której Amir Mehdi, pakistański tragarz wysokościowy, mało co nie zginął, ponieważ Włosi nie chcieli, żeby to on był w ekipie zdobywającej szczyt. I takich historii jest mnóstwo. Charakterystyczne, że nawet, nie wiem, książka Hugo Badera, długi film o miłości, o powrocie na Broad Peak, mamy w niej zdjęcia miejscowych tragarzy czy ludzi, nie mamy ich imion w ogóle. W ogóle nie wiemy, kim oni są tak naprawdę. Tak? Tak. Zapytajmy się jakiegokolwiek wspinacza praktycznie, z kim szedł, tak? No powie z pakistańskimi tragarzami, tak? Ale przecież każdy z nich jest jakimś człowiekiem, tak? Natomiast
turystyka jest takim zjawiskiem romantycznym, że my też byśmy chcieli, przybywając z cywilizowanej Europy i z cywilizowanej Polski, bogatej Polski, o czym też trzeba pamiętać, w porównaniu z Nepalem czy Pakistanem, byśmy chcieli otrzymać pewną konfekcję turystyki, pewnego tradycyjnego, bardzo cool obrazu, tak, w której będą buddyści ze swoimi młynkami modlitewnymi, będą muzułmanie, okej, ale ze swoimi, nie wiem, wspaniałą modlitwą o świcie w kierunku Mekki, w ogóle we wstępnym najlepiej meczetem, wokół którego nie ma nikogo. Takie zdjęcia pustych, oświetlonych meczetów, których nikt nie idzie w ogóle. Dokładnie. Natomiast ci ludzie tam, oczywiście stykając się z nami, z Zachodem, stykając się z obrazami Zachodu, które pamiętajmy są też nieprzefiltrowane i często są takimi obrazami no, trochę jak z MTV, to znaczy nie wiem, ktoś ogląda w Pakistanie teledysk Britney Spears na przykład i taki facet myśli, no, że kobiety na Zachodzie no, to są takie jak Britney Spears mniej więcej, tak? Ale że oni też chcą lepszego życia i nie można im tego odmówić, tak? Więc to jakby te wszystkie problemy ekologiczne, no to nie jest tak, że my teraz powiemy, nie jeździmy tam, ponieważ oni też chcą mieć buty na zimę, chcą mieć opał na zimę, chcą, żeby ich dzieci poszły do szkół, tak, i mieć jakieś możliwości. Turystyka czy himalaizm dają im te możliwości i o tym trzeba pamiętać. No więc jedyne, co w ramach jakiejś zrównoważonej, świadomej turystyki, pytanie, czy himalaizm w ogóle może być zrównoważony, ale turystyki przynajmniej możemy robić, no to niestety znowu się pojawia takie ogólnikowe hasło, edukacja, świadomość i tak dalej. W Nepalu ona się bardzo już wysoko rozwinęła, w Pakistanie wciąż jeszcze nie, ale myślę, że też się to w końcu wydarzy. To co myślę, to jest właśnie to słowo postturystyka, to znaczy wprowadzenie trochę więcej w naszą świadomość tego, że jak gdzieś jedziemy, to po pierwsze nie jesteśmy tam odkrywcami, ci ludzie na nas rzeczywiście czekają, tak jak powiedziałeś, że potrzebują tych pieniędzy, bo ten system jest tak skonstruowany, system świata dzisiaj, że oni potrzebują od nas pieniędzy, żeby sobie kupić coś, co produkują kilka wiosek dalej. Kilka wiosek dalej to jest też kilkaset kilometrów dalej, bo te odległości są inne i ten świat inaczej jest skonstruowany, ale no oni tak to funkcjonuje, znaczy oni nie będą za te pieniądze kupować czegoś, co produkuje ktoś w Europie, więc przy tej świadomości, tej postturystyki i myślę, że też przy tym, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, że no właśnie, warto zrobić zdjęcie, na które nie ma pięknego widoczku, a które ma po prostu widok taki, jaki on jest. Chociaż to jest bardzo nieatrakcyjne w czasach Instagrama już w ogóle, jakby to się w ogóle nie sprzedaje. Więc cieszę się, że porozmawialiśmy o tych rzeczach i że pojawiło się tutaj bardzo dużo takich wątków, myślę, otwierających na różne dyskusje. Cały czas nagrywamy się, proszę Państwa, przed faktyczną godziną bez fikcji. Wiem, że Państwo na pewno komentują i zadają pytania i tak jak obiecaliśmy o 21:50 za chwilę połączymy się live. Rozpoznają to Państwo choćby po tym, że zmienię koszulkę na przykład, żebyśmy wiedzieli, potrafili odróżnić fikcję od rzeczywistości, czas teraźniejszy od tego, co się wydarzyło przed chwilą. Więc czekam na Państwa komentarze, za chwilę z Państwem porozmawiamy, za chwilę się połączymy na żywo, dlatego zapraszam do zostania na Resecie Obywatelskim, a Państwa i moim gościem jest Max Cegielski. Wracamy za chwilę. Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu ponownie, cześć Max. Witam z powrotem. Dziękuję za wysłuchanie naszej wczorajszej rozmowy, którą z przyczyn techniczno-życiowych nagraliśmy wcześniej. Widzę Państwa komentarze. Zachęcam jeszcze do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je Maxowi teraz, bo będziemy tutaj z Wami przez 15 najbliższych minut, a później widzimy się z Piotrem Tarczyńskim. A ja przeczytam Ci, Max, dzisiejsze fragmenty dzisiejszego wywiadu Radosława Leniarskiego z Reinholdem Messnerem, który mówi o tym, że zdobycie K2 przez Szerpów oznacza koniec zimowego himalaizmu, to jest cytat. Tego fenomenu, który został zapoczątkowany przez Polaków w latach 70. i 80. XX wieku. Przyszłość będzie polegać na wyznaczaniu nowych, trudniejszych linii dróg na szczyt, szukaniu nowych, pięknych, nieodkrytych dla wspinaczy gór, których są na przykład w Ladakhu tysiące,
i tak dalej, ale mówi też coś takiego, że na przykład młodzi powinni spróbować północnej ściany Mascherbrum, do której były dwa nieudane podejścia, Sherpowie jej nie pokonają, bo nie są tak mocni technicznie. No to już się trochę ta narracja nie spina z tym, co my tutaj teraz oglądamy chyba. No ale tak, ale on mówi, że jest koniec himalaizmu zimowego i to rzeczywiście są bardzo mocne słowa, jeżeli to mówi Messner. Tak, ale ciekawe jest to, że dokładnie to samo mi mówił w moich rozmowach emitowanych gdzie indziej Leszek Cichy na przykład, tak? Czy Piotr Pustelnik, ci wielcy wspinacze z tego perelowskiego okresu, którzy mają na koncie te ogromne ilości ośmiotysięczników i oni mówią to w sensie pozytywnym, tak? To znaczy szansa, przed którą w pewnym sensie stajemy wszyscy, to znaczy i sami wspinacze, i my jako odbiorcy, tak? Jako fani, jako fanklub, tak? Który śledzi ich poczynania, jest to, że kończymy etap wyścigu, czyli właśnie kto na przykład zdobędzie K2 Czogori. Przypomnę, że to jest ta jednak miejscowa nazwa, kto zdobędzie zimą i wreszcie jest przestrzeń na może nawet powrót do jakiegoś ducha tej wspinaczki wysokogórskiej, który reprezentował sobą Wojciech Kurtyka i to jest taka w stylu wolnym, nieoblężnicza, wytyczanie nowych dróg, czyli to, co jest, no co miało być przynajmniej w tym pierwotnym jakimś etosie himalajzmu, czy w ogóle alpinizmu również, taternictwa także, czyli jakieś spotkanie człowieka, właśnie człowieka, a nie sponsora, człowieka z górą i nie z górą w świetle kamer, tylko z daną ścianą, z daną skałą, stworzenie nowej drogi, tak, i rodzaj jakiegoś, jakby przynajmniej chciał, czy miał Kurtyka jakiegoś mistycznego przeżycia, tak, bo oczywiście nie chcę tutaj odbierać tym, którzy wchodzą na te szczyty ich wrażeń, natomiast no wiemy doskonale, że oni muszą przede wszystkim szybko schodzić, bo himalaista się poznaje po tym, jak kończy, tak, to znaczy po tym, jak schodzi, bo można wejść, ale jest wielu takich, którzy weszli, a nie zeszli, prawda, więc tutaj w tych sytuacjach wyścigowych i ekstremalnie trudnych sytuacjach, no nie ma miejsca na jakieś specjalne przeżycia, tylko jest walka o życie w zasadzie, tak, więc wydaje mi się, że mogą nastać ciekawe czasy, kiedy będą się działy zupełnie inne rzeczy. Też o czym warto jeszcze raz to podkreślić, ocieplenie klimatyczne zmienia kompletnie sytuację w górach wysokich, tak, z jednej strony utrudnia nam, o czym mówiliśmy, wspinanie na K2, na Czogori, ale na przykład pozwala dojść do jakichś innych zupełnie gór, tak. Z kolei jeszcze inne mogą być, no właśnie, tak jak Czogori, trudniejsze. Więc mogą się wydarzyć jeszcze interesujące rzeczy. W międzyczasie mieliśmy, raczej ja miałem problemy techniczne, bo mój internet od dwóch dni coś absolutnie postanawia ze mną sobie pogrywać. Zastanawiam się, mówisz, że poszukiwanie nowych gór, ale też właśnie, bo wokół tego wszystkiego jest gigantyczny biznes tak naprawdę, też rozrośnięty właśnie, tak, który może będzie musiał się zmienić właśnie w inną opowieść, taką opowieść z ducha już ekopoetyki właśnie, gdzie będzie jednak więcej miejsca na zastanawianie się nad tym, co się dzieje dookoła i tego rozglądania się, więc jestem bardzo ciekaw też, czy na przykład może to wpłynąć jakoś właśnie, no poszukajmy w tym jak najwięcej plusów właśnie. Aha. Słuchaj, no mówiliśmy o tym wcześniej, ile kosztują zezwolenia na wspinanie się w górach wysokich, prawda? Ty zacytowałeś, jaka jest różnica pomiędzy zezwoleniem na Mount Everest, używając tej nazwy angielskiej, a zezwoleniami w Pakistanie. Pakistańska gazeta The Express Tribune podawała, to są dane z roku 2017, że ustalony wtedy, teraz pewnie trochę większy,
wynagrodzenie na terenie Pakistanu to jest 930 rupii za dzień, no to jest tam około, dla tragarza, tak, to jest około 5 dolarów, tak. Z drugiej strony zwykły trekking, nie mówię o pozwoleniu na wspinaczkę, ale zwykły trekking z Askole do Base Campu, tygodniowa taka mniej więcej przygoda, on kosztuje około, żebym się nie pomylił, właśnie muszę teraz to szybko znaleźć w swoich notatkach, ale o ile dobrze pamiętam, około 4000 dolarów kosztuje, żebym nie przesadził. No w każdym razie jest to ogromna, ogromna suma, tak? I teraz jak policzymy sobie te pieniądze, tak, i zobaczymy, ile dostają tragarze, a ile dostaje po pierwsze rząd Pakistanu, po drugie czy rząd Nepalu, ile prowizji zgarnia firma organizująca, tak? No to widzimy, że tak naprawdę do tych, którzy wykonują tą ciężką pracę, i znowu przypomnijmy, że to wejście Szerpów na Chogori było właśnie tak symboliczne, ponieważ ci, którzy nosili te bębny, tak, zakładali liny poręczowe dla białych wspinaczy, że to teraz oni sami już wchodzą, tak, mówiliśmy o tych zasobach, no to, ale teraz jakby przeliczmy, do kogo trafiają te pieniądze, tak, no bo ekopoetyka musi zawsze pamiętać o takim swoim zawsze potrzebnym aspekcie marksistowskim, czyli klasowym. I po prostu kto otrzymuje jakie wynagrodzenie, prawda? Nie ma moim zdaniem do końca ekopoetyki bez takiego mocnego socjologicznego zbadania, do kogo trafiają pieniądze. I tym się zajmuje z kolei jakby wszyscy, którzy zajmują się właśnie zrównoważoną turystyką, piszący o tym, że wielkie resorty, tak, powstające na jakichś plażach, czy na Goa, czy na Zanzibarze pięknym, to one okej, są tam, ale pieniądze, które my wydajemy, nie trafiają do miejscowych, tylko trafiają do właścicieli, tak, trafiają do korporacji, często te wielkie hotele po prostu zaburzają też jakąś, wiesz, ekologiczno-wodną na przykład gospodarkę, o czym też mówiliśmy w wypadku trekkingu, tak? Więc wydaje mi się, że to zwycięstwo Szerpów symboliczne, tak? To przejęcie języka, tak? Przejęcie symboli powinno mieć taki skutek, żebyśmy właśnie zastanawiali się, komu w zasadzie płacimy, tak? Do kogo trafiają te pieniądze? Czy te pieniądze trafiają do jakiegoś tłustego nababa organizującego, czy pośredniczącego wręcz, a w jakim stopniu trafiają do miejscowych, tak? No i niestety to nie jest tak, że globalna planeta, globalna wioska oznacza globalne obowiązki, tak? I dla mnie ta historia himalajska jest takim, wiesz, takim zwierciadłem, taką soczewką, która jakby zbiera w sobie te różne kwestie, tak, że każda rzecz niestety, którą robimy, czy w domu zużywając mniej lub więcej wody, czy gdzieś wyjeżdżając, oznacza jakiś skutek, tak, więc globalna wioska to są globalne obowiązki, tak, daleka turystyka oznacza dalekie obowiązki, myślenie o tych, którzy tam są. A jeżeli zdążysz, ostatnie słowo, czy kończymy już? Jasne, dawaj, słucham. Ostatnie słowo, bo wiesz, też jakby w tej polskiej relacji do tych wysokich szczytów, to co dla mnie jest w ogóle w niej najciekawsze, to jest to, jak znowu ona odbija jakieś nasze tutaj miejscowe problemy, tak? I w latach 80. w tych naszych wyprawach brały udział dziesiątki wspinaczy. Członkami, też członkiniami tych klubów wysokogórskich, tych poszczególnych należących do Polskiego Związku Alpinizmu i tak dalej, były naprawdę setki ludzi po prostu, które się wspinały. I z tych setek ludzi, którzy coś tam się nauczyli w Tatrach, można było znaleźć tych, którzy potem brali udział w oblężeniu Monteverestu w 80., czego była rocznica i tak dalej. W tej chwili tych ludzi po prostu nie ma aż tyle, z jednego prostego powodu, ponieważ ty, czy ja, czy nasi młodsi koleżanki i koledzy mogą robić tysiąc innych rzeczy niż uciekanie w góry. Po prostu wtedy
to wschodnie okno na świat, jak ja to nazywam, czyli w ogóle możliwość jakby ucieczki przed systemem właśnie łatwiej na wschód niż na zachód. Zostanie na przykład wspinaczem było bardzo atrakcyjną propozycją na życie, na przygodę, też na zarobienie jakichś pieniędzy przy okazji przemytu, bo o tym też warto pamiętać. Natomiast w tej chwili można zrobić mnóstwo innych rzeczy, tak, żeby się wyzwolić. Więc też jest pytanie, czy mamy niewielu tych polskich wspinaczy w tym młodszym pokoleniu, a za chwilę oni już będą za starzy i czy będą w ogóle jacyś następni, tak? Czy wiesz, czy... Bo chyba coś w tym jest, że młodzież woli być na demonstracji dzisiaj, może niż wspinać się w góry i może to jest rzeczywiście ważniejsze, żeby obalić rząd w końcu, niż żeby zdobyć jakiś 8-tysięcznik. Powiem tak, jako miłośnik, tak jak mówiłem we wcześniejszej naszej rozmowie, jestem fanem i miłośnikiem literatury górskiej. Nie jako tych wszystkich opowieści, czy spinaczy, czy rodzin spinaczy, które są bardzo creepy, tak powiem brzydkim słowem, czasem, i tej konstrukcji superbohaterskiej, to się tak niesamowicie czyta. To jest takie moje guilty pleasure, które ja sobie uprawiam, ale rzeczywiście mam zawsze poczucie, że Himalaj, spinaczka to jest już sprawa osób, które są już ode mnie starsze, a ja już mam, że powiem, pod plecach i piętach depczą mi kolejne pokolenia, więc rzeczywiście ta kwestia jest bardzo intrygująca, ale też może i dobrze to zrobi górom, bo ja tak jak czytam wypowiedź Messnera, który mówi w jednym ze zdań, góra jest osobistym wyzwaniem i wysiłek i tak dalej, no to góra jest górą, że tak powiem. I czasem chciałbym, żeby właśnie dostrzec na pierwszym miejscu, że to jest góra i ona ma jakieś prawa, są jej, a dopiero później jesteśmy my, a nie, że góra jest naszym wyzwaniem. To jest takie myślenie już mi trochę coraz bardziej obce. No to ja bym tylko jeszcze w ostatnim słowie powiedział, że dlatego narratorką mojej nowej książki uczyniłem górę. To ona opowiada tę historię oraz miejscowi z Pakistanu. Ja bym tylko jeszcze pokazał, może znasz, a może nasi widzowie nie znają, Piotra Trybalskiego, Wszystko za K2, książka o tej wielkiej polskiej wyprawie 2017-18. Koncentrująca się na jakby polskim stosunku do tej góry. Bardzo ciekawa, Piotr Trybalski jest moim zdaniem jeden z najlepszych autorów tych książek o polskim himalajzmie. Za chwilę, za parę tygodni się ukazuje jego książka o Andrzeju Zawadzie, który Polaków tam w te wysokie góry sprowadził. I jeszcze jedną bym tylko pokazał książkę, Pochowani w niebie, bo ona jest dlatego ciekawa, że ona właśnie bardzo dobrze pokazuje podejście Szerpów. Pokazuje też wielkie konflikty duchowe czy religijne, które miały miejsce pod K2 na tle właśnie kulturowym. Znaczy, co się dzieje w momencie, kiedy w takim base campie pojawia się mnóstwo buddystów z Nepalu, są pakistańscy muzułmanie, są Koreańczycy, są Europejczycy, Amerykanie i tak dalej. Nagle mamy globalną wioskę skumulowaną po prostu i wszyscy czekają na okno pogodowe i to się wtedy źle kończy. Bardzo interesująca. Te duchy K2 to już pokazywałem, więc polecam wszystkim, którzy chcą więcej wiedzieć na ten temat. A jak chcą Państwo więcej wiedzieć o przemycie i tym, jak Polacy bawili się lepiej lub gorzej w Indiach, to polecam Państwu oczywiście Maxa Cegielskiego, Penis Polonia, książkę o niesamowitej rozpiętości momentami historii, jakby barw też i tej pomysłowości, która wydawałoby się, że jest pomysłem pisarza fikcji, a jest bardzo, bardzo prawdopodobna i to jest w tej awanturniczej, też trochę przygodowej powieści o Polsce lat 80. i 90., o tym, jak wyglądaliśmy, jak się nosiliśmy też po indyjsku.
i jak to wyglądało, to tam są niesamowite wątki, więc dla miłośników duchologii i czasów trochę przed, to absolutnie lektura na pewno obowiązkowa. Dzięki, Max, super, bardzo się cieszę, że tak dużo mogliśmy się dzięki Tobie dowiedzieć, bo myślę, że to jest cel tej mojej audycji też, żebyśmy dowiedzieli się też, jak ten świat troszeczkę inaczej można rozumieć niż właśnie to, co możemy przeczytać w newsie, że super, że Szerpowie weszli, bo im tak bardzo kibicujemy, bo to jest mało. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. A ja Państwa zapraszam na rozmowę z Piotrem Tarczyńskim i za chwilę, ponieważ się pożegnam, będę znowu w innej koszulce, ponieważ też rozmowa z Piotrem nie będzie na żywo, to ja już Państwu bardzo serdecznie na dzisiaj podziękuję. Za chwilę Piotr Tarczyński, razem z nami porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Zapraszam do wpłat na Reset Obywatelski na zrzutka.pl, tu się za chwilę pewnie plansza pojawi, super, bardzo lubię te efekty. Cały czas mnie jarają jeszcze. Dawajcie łapki, subskrybujcie i zapraszam za tydzień Państwa i moim gościem będzie Łukasz Łuczaj, autor książki Seks w Wielkim Lesie. Będziemy rozmawiać o seksie. Eureka. Ale też o języku, jakim seks jest opisywany. Obiecuję kilka ciekawych cytatów z polskich powieści, które erotyce. Będą to takie fragmenty, że no, że będzie ciekawie na pewno. A Łukasz Łuczaj jest fantastycznym rozmówcą, jeżeli chodzi o seks. Więc serdecznie dziękuję Państwu. Zapraszam do rozmowy za chwilę z Piotrem Tarczyńskim i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Reset Obywatelski. Dobry wieczór ponownie Państwu. Po rozmowie z Maxem Cegielskim o K2, o Nepalu, Szerpach i postturystyce. Przenosimy się ze wschodu na zachód, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzisiaj trwa i odbyła się inauguracja prezydentury Joe Bidena. A wydarzyło się w ostatnich miesiącach, bardzo dniach nawet, ostatnio bardzo dużo rzeczy, które przykuwały też Państwa uwagę. A o komentarz i rozmowę poprosiłem Piotra Tarczyńskiego, który jest Państwem i moim gościem. Cześć Piotrze. Cześć. Piotr współprowadzi podcast amerykański, który bardzo serdecznie Państwu polecam, bo jest to jedno z tych niewielu miejsc, gdzie rzeczywiście mam jakieś takie poczucie, że wiesz, że nie macie emocji, nie projektujecie własnych emocji na to, jak wam się to udaje. To nie wiem, czy to jest prawda. Nawet powiedziałbym, że wiem, że nie jest. Tak, jakie są twoje emocje w związku z tym, co się dzieje w tych dniach? My się w podcaście nie kryjemy z tym, jakie mamy sympatie polityczne. Nie jesteśmy obiektywni w takim sensie, że nie udajemy, że obie strony sporu politycznego w Stanach są równie fajne lub równie niefajne. Mamy zdecydowanie progresywne, postępowe poglądy. Wielokrotnie wyrażaliśmy swoją sympatię wobec senator Elizabeth Warren na przykład. Też w tych wyborach wiadomo było, że popieramy Bidena, a nie Trumpa. Więc pod tym względem jesteśmy po prostu tak jak większość mediów, które mają jakieś określone sympatie w którąś stronę. Nie kłamiemy, no to jest, to mogę powiedzieć. Podajemy fakty, ale podajemy je przefiltrowane przez naszą wrażliwość, przez nasze również emocje i tyle, no. I albo to komuś odpowiada, albo nie. Jakie były twoje emocje, kiedy zaczęły spływać te obrazki z kongresu, które no, zatrzymały wszystkich, tak? Bo powiedzmy sobie, że nawet jeżeli ktoś się nie interesuje polityką amerykańską i nie interesuje się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie mógł przejść obojętnie jakby wobec tych obrazków, no bo one były niesamowicie uderzające. Wiesz, no ja to po prostu oglądałem na żywo, bo kiedy jeszcze oni dopiero się wdali do kongresu, po prostu oglądałem posiedzenie Izby Reprezentantów i Senatu, kiedy część senatorów i kongresmenów sprzeciwiała się zatwierdzeniu głosów elektorskich. Więc na żywo widziałem, kiedy ktoś wchodzi do sali, wyprowadzają Mike'a Pence'a, nie wiadomo, co się dzieje, i wtedy zaczęły spływać doniesienia z CNN-u, z New York Times'a, Twittera i tak dalej, co się dzieje. No i obserwowaliśmy to na żywo, więc ja po prostu zacząłem trochę wcześniej chyba niż inni, bo tak już mam, że czasem zdarza mi się oglądać posiedzenia kongresu.
Natomiast, no jasne, oglądaliśmy po prostu próbę przewrotu, no to się nie, mimo wszystko w dzisiejszych czasach nie zdarza się nawet tak często, więc to było fascynujące, bo to musi być. No i więc z jednej strony oglądałem to z wypiekami na twarzy, no ale było to z jednej strony kuriozalne, z drugiej przerażające, bo też przypominam, że nie widzieliśmy tak naprawdę wtedy, z czym mamy do czynienia, czy to są tylko ludzie, śmiesznie ubrani ludzie, i taka narracja dominowała początkowo, tak? Jak pamiętasz, wszyscy się zachwycali tym człowiekiem, wytatuowanym gościem z wrogatej czapce, i że to jest najważniejsze, i że to po prostu jakaś banda śmiesznie ubranych ludzi coś tam sobie robi, no ale oczywiście już wtedy było widać, że to jest znacznie poważniejsze, a im więcej czasu mija, tym lepiej wiemy, z czym mieliśmy do czynienia i że to wcale nie było śmieszne, tylko to było po prostu bardzo, bardzo groźne, czego skutki widzimy dziś, no bo widzimy, jak są przygotowany jest Waszyngton, jak był przygotowany Waszyngton na zaprzysiężenie, tysiące Gwardii Narodowej, wojsk i tak dalej. Dość niesamowite jest to połączenie właśnie tego no, komicznego jednak w dużej mierze, tak, jeżeli chodzi o wizual potencjału tej sytuacji z jej dramatyzmem. Mam wrażenie, że w polskiej narracji jednak dalej ten dramatyzm nie jest doceniany, czyli on jest jeszcze cały czas banalizowany. Tak, no bo z jednej strony jest to jakoś tam zrozumiałe, no, że ludzie patrzą na tych ludzi, którzy wdali się do kongresu i wydaje im się, że ktoś jest śmiesznie ubrany, to nie może być groźne. Ale to jest bardzo mylące oczywiście, tak? Cała teoria QAnon i QAnonowcy, o których już pisałem dawno, ale teraz się to przydarło do mainstreamu i wszyscy są... Łatwo to bardzo bagatelizować, bo to jest tak absurdalne, tak? Klika satanistów, pedofili rządzących światem, którzy handlują dziećmi, aby pozyskać z nich tajemniczy specyfik. Jest to coś jak wyjętego z filmów science fiction albo z kiepskich thrillerów, więc bardzo łatwo to zbyć jako coś po prostu głupiego i że to niemożliwe, żeby coś tak głupiego było groźne. No ale tak jest. I rzeczywiście w polskich mediach mam wrażenie wciąż, tak jak to trochę obserwuję, bo jednak o amerykańskiej polityce nie czytam tak wiele w polskich mediach, ale czasem coś do mnie dociera. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia nawet już w ostatnich dniach, kiedy widać było i wiadomo było, że to było groźne i że to była próba przewrotu, że ci ludzie byli uzbrojeni i niebezpieczni, to mieliśmy takie, no tak, a cóż takiego się wielkiego stało, trochę ludzi weszło, porozrzucało jakieś papiery, ale nie możemy mówić o próbie przewrotu, nie możemy mówić o próbie zamachu stanu, ataku terrorystycznym, że to jest nieuprawnione. To jest o tyle oczywiście ciekawe, że jak popatrzymy na narrację mainstreamową amerykańską, to nawet ci rozsądni konserwatyści, rozsądni prawicowcy, a nawet część tych nierozsądnych przyznaje, że mieliśmy do czynienia z próbą ataku terrorystycznego i docenia grozę i powagę tej sytuacji, a w Polsce nawet te media, nazwijmy to centrowe, mają takie, no nie, nie przesadzajmy, nie wolno przesadzać i tak dalej, więc to jest ciekawe zjawisko. Czy impeachment Trumpa, który jest w trakcie, jeszcze będę cię prosił, żebyś powiedział może nam państwu, czym w ogóle impeachment jest, ale czy impeachment to jest rzeczywiście wydarzenie bezprecedensowe, czy to ono jest odbierane, bo zastanawiam się, mam wrażenie, że też w Polsce jakby jak rozmawiamy o tym impeachmentie, to sobie wyobrażamy jakieś takie działanie Kongresu Amerykańskiego, zwłaszcza amerykańskich tak demokratów z jakąś grupą republikanów, jak się okazuje, po tych wydarzeniach, ale jako takie działanie, no, powiedziałbym, bardziej proceduralne, niż które ma duże znaczenie symboliczne. No to jedno nie wyklucza drugiego, wiesz, no to jest symboliczne, bo to jest postawienie prezydenta, bo tym jest impeachment, postawieniem prezydenta w stan oskarżenia, czyli coś jakby na kształt Trybunału Stanu, no więc to jest istotne oczywiście i skupienie się na impeachmencie w polskich mediach nie jest dziwne i bym się raczej obawiał, gdyby to zostało zignorowane. I w Stanach to oczywiście też jest raportowane na bieżąco i jest to szalenie istotne. Sytuacja jest oczywiście o tyle niezwykła, że Trump, jeśli będzie sądzony, bo został postawiony przez stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, ale jeśli będzie sądzony przez Senat, to już jako były prezydent. No i tutaj oczywiście są problemy prawne i pytanie, czy to w ogóle da się tak zrobić. Ja nie jestem ekspertem od prawa, więc nie powiem państwu, czy wolno, bo tak naprawdę też nikt w Stanach nie wie, czy wolno, to dopiero się dowiemy. Część prawników powie, że tak, część prawników powie, że nie.
Ja podejrzewam, że do tego dojdzie, ale to się wszystko i tak ostatecznie rozbije o Sąd Najwyższy w Stanach, który się wypowie, czy były prezydent może być sądzony przez Senat, czy nie. Ale oczywiście, że to jest istotne i jest to jednak no, bezprecedensowe w takim sensie, że nigdy wcześniej prezydent nie został dwa razy postawiony w stan oskarżenia, a i w ogóle tych impeachmentów w historii Stanów nie było zbyt wiele. Jak to zauważył Łukasz Pawłowski, z którym prowadzę podcast amerykański, Trump odpowiada za 50% impeachmentów w Stanach, więc tak, jest to ważne wydarzenie i należy go śledzić, tylko należy go śledzić rozumnie. Co to znaczy śledzić rozumnie? To znaczy rozumieć, z czym mamy do czynienia i nie skupiać się na obrazach wyłącznie, ale też próbować zrozumieć. No to brzmi to banalnie, ale to mam problem, znaczy mam wrażenie, że w polskich mediach jest z tym często problem. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tych atakujących Kapitol, tak? Wszyscy tylko wklejają zdjęcia i mają wrażenie, że to już absolutnie wszystko wyjaśnia. Jakiś krzykliwy nagłówek, a nikt nie próbuje dotrzeć do przyczyn danego zjawiska. Może nie nikt, ale rzadko się to zdarza przynajmniej. Zrozumieć je w jakimś szerszym kontekście, dlaczego do tych wydarzeń doszło, jak dzieje partii republikańskiej w ostatnich 30 latach do tego doprowadziły i tak dalej, i tak dalej. No szeroki kontekst po prostu, czyli coś, czego ja bym oczekiwał od mediów. No, nie, wciąż wierzysz to, że jesteśmy w stanie wyjść poza chwytliwe zdjęcie i ostry nagłówek dzisiaj obowiązkowo jeszcze z kwadratowym nawiasem, bo one są jeszcze, się pojawiły w ostatnim czasie jako coś, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę. Nawet nie zauważyłem tego, a co jest w tych nawiasach, że zobacz zdjęcia, tak? Zdjęcia, fakt, sensacja, teraz no. Na żywo, potrafię to konstruować, ale... No to wiesz, no to wiadomo, że jakby media... masowe tak będą robiły, ale zawsze wydaje mi się, znajdzie się jakaś nisza i nawet czasem w tych mediach masowych i znajdzie się ktoś, kto próbuje rzeczy wyjaśnić i kto próbuje je bez sensacji, ale no właśnie, rozumnie. No. Ja chciałbym myśleć, że tak robimy w podcaście amerykańskim, ale na szczęście nie jesteśmy jedyni. Ale faktycznie nie ma tego bardzo dużo, bo w Polsce wszyscy są teraz amerykanistami, już teraz mówię o naszym podwórku, zwłaszcza przy okazji wyborów, wszyscy się nagle wypowiadają, wszyscy nagle wiedzą, o co chodzi, znają się, potrafią powiedzieć, które stany są ważne. To oczywiście oznacza przeważnie klepanie jakichś sprawdzonych formułek sprzed lat albo jakieś takie banały, niestety. Ale wszyscy się wypowiadają o Stanach, zauważ. Każdy uważa, że jest ekspertem, bo widział jeden odcinek, nie wiem, tam West Wingu albo czegoś takiego, albo Designated Survivor i nagle wszyscy wiedzą wszystko o Stanach, o polityce i tak dalej. Ja nigdy nie miałem tej śmiałości, żeby mieć wrażenie, że mogę mówić wszystko, czy wiedzieć wszystko o kraju, który jest tak trudny jednak też do zrozumienia, jeżeli chodzi o różnicę kulturową i to skąd on, jakby jakie są źródła w ogóle tak pewnego imaginarium amerykańskiego. Więc zawsze mi się wydawało, że ponieważ jest to tak skomplikowane, że ja nie mam na to czasu, jakby się podjąć tego i mam inne zadania w swoim życiu, że właśnie wolę się dowiadywać od innych tego. Jakie są zatem oczekiwania wobec Bidena? Bo już wiemy, że mają być podjęte ważne decyzje, które mają odwrócić część decyzji Trumpa, ale mam wrażenie, że bardzo różne grupy mają bardzo różne oczekiwania wobec Bidena. Tak i nie, bo podstawowe oczekiwanie wobec Bidena i zupełnie oczywiste to jest pandemia i to jest to, co go czeka przede wszystkim. Stany są w momencie potężnego kryzysu. Oczywiście kryzys pandemiczny to nie jest jedyny. Biden wymienił, jakie są obszary, na których chce się skupić. Tak? Kryzys klimatyczny, problem nierówności rasowych, ochrona zdrowia i pandemia właśnie. No ale jasne, że najpierw przede wszystkim chodzi o poradzenie sobie z zaszczepieniem milionów Amerykanów, rozdysponowaniem szczepionki, walkę ze skutkami ekonomicznymi, więc jasne, że to będzie go zajmowało na początku. I tutaj myślę, oczekiwania są różne, ale wszyscy wiedzą, że coś z tym trzeba zrobić. Natomiast oczywiście lewe skrzydło Partii Demokratycznej chciałoby, żeby ten pakiet pomocowy, już tak to nazwijmy, był szerszy. Centryści pewnie mniejsze, ale rzeczywiście Biden, mimo że jest politykiem umiarkowanym, zawsze był i zawsze był w środku swojej partii,
i tylko ten środek się przesuwał, teraz jest bardziej w lewo niż był kiedyś, ale Biden jest dalej w centrum Partii Demokratycznej, z umiarkowanym demokratą, no to jednak przez to, że jak mówię, ten środek się przesunął w lewo, no to ten jego pakiet pomocowy nie jest bardzo zachowawczy, nie jest aż tak postępowy, jak chciałby tego Bernie Sanders czy Elizabeth Warren, ale, no ale oczywiście jest to zasadnicza zmiana wobec tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatni rok. I przez ostatnie kilka lat właściwie chyba. No tak, ale o pandemii mówimy, więc mówimy o ostatnim roku i rzeczywiście no, za prezydentury Trumpa pandemia nie była, można było odnieść wrażenie, że nie jest priorytetem, tak? Było cały czas bagatelizowanie, najpierw udawanie, że nie ma problemu, później, że to już zaraz się skończy, a w ostatnich tygodniach, jeśli nie miesiącach prezydentury Trumpa temat pandemii w ogóle zniknął, jakby wydawało się, że są ważniejsze sprawy, to znaczy przede wszystkim ukradzione wybory i podważanie wyniku wyborów i na tym był skupiony prezydent i jego kurcząca się administracja. A nowa administracja, kiedy już okrzepnie nieco, a musi to nastąpić szybko, kiedy zostaną zatwierdzeni ministrowie w nowym gabinecie, no to tak, musi się wziąć do roboty i zabrać się przede wszystkim za pandemią. Następuje zmiana władzy i zmiana środka ciężkości tej władzy w Stanach, jeżeli chodzi o stronę mentalną. W Polsce, jak oczywiście zawsze rozmawiając o polityce innego kraju, ale rozmawiając o czymkolwiek poza Polską, jednak zawsze jesteśmy gdzieś tam niestety obciążeni tym naszym bagażem. I tak sobie wyobrażam, że jak mówimy o zmianie władzy w Polsce z aktualnej na jakąś inną, to sobie myślimy, jedna z pierwszych rzeczy, jaka będzie, to będzie jakaś forma odwetu. Bo tak cały czas protestuje, jak protestujemy, to krzyczymy, będziesz siedział, jak protestujemy, czy jak piszemy, myślimy, to myślimy jednak tymi kategoriami odwetu. Myślisz, że to jest w jakiś sposób bliskie Amerykanom? Nie lubię tego, to jest strasznie kwantyfikator, ale myślisz, że to jest komuś tam bliskie? To jest takie myślenie odwetowe? Ale na czym ten odwet miałby polegać? No przecież no. Ludzie Trumpa nie zostaną wsadzeni do więzień, na pewno nie za to, co robili w gabinecie Trumpa. Przyszłość samego Trumpa jest oczywiście ciekawa i nie wiemy, co z nim teraz, bo urzędującemu prezydentowi nie wolno postawić zarzutów, ale byłemu prezydentowi już wolno. A na Trumpa czeka wielu prokuratorów, którzy, ja nie mówię, że oni mu zaraz postawią zarzuty, ale na pewno taka możliwość teraz będzie rozważana. Chodzi o od podatków po oszustwa na temat jego fundacji. To lista jest długa rzeczy, o które można mieć Trumpa pretensje. No ale oczywiście to jest ryzykowne. Biden tego nie kontroluje, bo prokuratura jest niezależna. To będzie prokuratura stanowa, jego prokurator generalny też będzie od niego niezależny. Więc Biden nie będzie dążył do odwetu na Donaldzie Trumpie, to jest jasne. Natomiast z pewnością, jeśli Trump usłyszy jakieś zarzuty, to zostanie to odebrane przez prawicę jako próba odwetu. Aczkolwiek przypominam, że to Trump krzyczał, że będzie zamykał Hillary Clinton w więzieniu, czego nie zrobił, i wielu innych ludzi. Więc nie, ja myślę, że Biden ma teraz tak wbrew pozorom, to jest człowiek, nie wbrew pozorom, to jest człowiek, który nie trzyma uraz, wydaje mi się, i jest zadaniowy pod tym względem, jakby on ma ważniejsze rzeczy do głowy niż mszczenie się na Donaldzie Trumpie. Myślisz, że to jest bardziej, w ogóle myślisz z swoją wiedzą o polityce amerykańskiej, myślisz, że to jest jakaś droga do, może nie tyle, gdzieś tam w głowie mi się pojawia to słowo scalenie, ale to jest jasne, że to jest niemożliwe, ale trochę do pogodzenia tych, no jednak bardzo, bardzo w tej chwili zwaśnionych stron i czy to jest jakaś droga do jakiegoś kompromisu? Wiesz, no każdy prezydent poza Trumpem zaczyna urzędowanie od mówienia o tym, że trzeba scalić kraj, jesteśmy jednym krajem niepodzielnym, ponad podziałami, współpraca międzypartyjna i tak dalej, i tak dalej. Każdy to musi mówić, od każdego się tego oczekuje. Trump był tutaj wyjątkiem, czyli jemu też się zdarzało mówić, że będziemy współpracować razem, ale jedna partia z drugą, ale to na tym się skończyło. Biden z pewnością będzie próbował i jakby trochę się tak sprzedawał jako kandydat, jako osoba, która będzie w stanie współpracować z republikanami dla osiągnięcia celów poprawy życia wszystkich Amerykanów. Trochę będzie do tego zmuszony, bo taki ma układ w Kongresie, że w Senacie, jasne, demokraci mają większość, ale absolutnie minimalną, a poza tym
proceduralne względy sprawiają, że czasem trzeba się będzie dogadywać z Republikanami. Po prostu nie ma innego wyjścia. Natomiast jak się to przełoży na scalenie dwóch plemion amerykańskich, bo to tak naprawdę wygląda, tych dwóch tożsamości, konserwatywnej i liberalnej, ja tutaj też nie jestem optymistą i to już od dawna nie jestem. Już to idzie w złą stronę od kiedy pamiętam. Nasiliło się w ostatnich 4 latach, ale tak naprawdę cały czas się nasila. Więc ja tutaj jestem pesymistą, nie będę się próbował jakichś przewidywań, czym to się skończy, ale bez jakiegoś wstrząsu nie bardzo widzę szans na to, żeby to się zatrzymało. No, ale takim wstrząsem mógł być na przykład atak na Kapitol, no, ale już widzimy, że to jest tylko chwilowe otrzeźwienie i no, lepsze takie niż żadne, o tak powiem. Może dzisiejszy świat już w ogóle nie potrafi złapać takich momentów, już może my jesteśmy przyzwyczajeni do tego z narracji historycznej, że powinny być takie momenty, jak właśnie atak na Kapitol, które właśnie przewartościowują. U nas co chwilę, no powiedzmy, że co rok, co dwa znajdujemy taki moment, gdzie mówimy o tej śmierci prezydenta Adamowicza, to przewartościuje. A tutaj strajk kobiet i masowy udział młodych też osób w tym strajku, a to przewartościuje, to zmieni. Już dzisiaj widzimy, że te notowania partii rządzącej zasadniczo odbijają się i zbliżają do tego, co było tuż przed strajkiem, więc może ten świat współczesny już inaczej jakby w ogóle, już nie ma takich momentów. No wiesz, jak mnie pytasz o świat współczesny, to ja nie wiem, bo ja się nie wypowiadam na tematy, na których się nie znam, to jest moja podstawowa zasada, a tutaj jest bardzo duży kwantyfikator. Ja mogę mówić tylko o Stanach, a i to nie o wszystkich aspektach. Kiedy na przykład mnie proszą o to, żebym coś mówił o gospodarce amerykańskiej, to po prostu mówię, że się nie znam. Bo jak mnie pytają o stosunki polsko-amerykańskie, to też dziękuję i mówię, że są lepsi eksperci od tego. Więc jak mnie pytasz, czy świat współczesny jest taki, czy inny, i ten, to ja ci nie odpowiem na to. Mogę tylko mówić o Stanach, a i to, jak widzisz, tylko o pewnych aspektach Ameryki. To może jeszcze powiedzmy coś o Polsce. Nie, ale o Polsce... Nie, jedna z tych rzeczy, tak jak powiedziałem, ja nie wypowiadam się na temat tego, co wybór Bidena znaczy dla Polski, co prezydentura Bidena znaczy dla Polski i w ogóle cokolwiek znaczy dla Polski, bo się na tym po prostu nie znam, nigdy mnie to szczególnie nie interesowało. Znaczy interesuje mnie to jako obywatela, no, ale tak samo jak ciebie, ale nie interesowało mnie to zawodowo, nie interesowało mnie to naukowo, nie jestem od tego specjalistą, więc co się będę produkował, o czymś się nie znam. Za dużo jest ludzi, którzy mówią na tematy, których się nie znają. O, i tym jakże ważnym sformułowaniem dzisiejsza przedłużona godzina bez fikcji, której byliśmy i na wschodzie, i na zachodzie, dobiega końca. Państwa i moim gościem był Piotr Tarczyński. Serdecznie Ci, Piotrze, dziękuję za komentarz. Dziękuję. A ja jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, zgodnie z zasadami, że Reset Obywatelski możecie wspierać za pomocą wpłat na Fundację Arbitrum. Mamy zrzutkę na zrzutka.pl. Serdecznie zapraszam. I cóż, zapraszam za tydzień na godzinę bez fikcji, już na pewno godzinną o środę o 21. Dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia. Reset Obywatelski.